Jesteśmy już wewnątrz horroru, nazywa się mały druczek. Jednym z takich elementów jest to, że umowa jest nieprecyzyjna. Większość spraw, które są w sądach, właśnie wiążą się z karami umownymi. Umowa franczyzowa dla wielu istny horror podpisywać czy nie. O tym porozmawiamy dzisiaj z Kariną Korczyńską, doradcą franczyzowym firmy Profit System. Karina, jesteś doradcą we franczyzie. W zasadzie regularnie i bez przerwy domagają się od nas ludzie rozmów o umowie. Czy da się zrobić ciekawą rozmowę o umowie franczyzowej? Hmm. Czy ona będzie ciekawa, to nie dam za to głowy, ale na pewno będzie bardzo pożyteczna z punktu widzenia franczyzobiorców, bo faktycznie w momencie, kiedy robi się Nieprzyjemnie, Ciepło, tak, to wtedy jest wertowana umowa w to i z powrotem i wtedy dopiero wszyscy się zastanawiają właściwie co ja w niej tam, po co ją podpisałem. Czyli zanim podpiszecie, posłuchajcie, to jesteśmy już wewnątrz horroru i teraz ten strach, który nam tam towarzyszy w tym horrorze nazywa się mały druczek. To co tym małym druczkiem w umowie jest spisane, gdybyś wymieniła pięć takich elementów, które mogą franczyzobiorcy zagrozić, albo być też szkodliwe dla franczyzodawcy i nie powinny być w umowie? One niekoniecznie muszą być małym druczkiem. One mogą być całkiem wprost napisane, albo nie napisane, bo jednym z takich elementów jest to, że umowa jest nieprecyzyjna, nie określa wszystkich warunków współpracy. Kiedy franczyzobiorca czytając umowę stwierdzi, że właściwie pojawia mu się więcej pytań niż odpowiedzi, no to już już coś nie halo. Ponieważ umowa franczyzowa jest zwykle umową rozbudowaną, bo musi zawrzeć w sobie naprawdę wiele elementów. Ale to po czym poznać taką umowę, która jest ogólna? Bo pojawiają się pytania? Bo tak, jest krótka? Bo jest krótka, bo pojawiają się pytania, bo franczyzobiorca nie do końca rozumie co tam jest napisane. Mm, I co wtedy? I wtedy powinien y, na pewno porozmawiać z franczyzodawcą, zadać te wszystkie pytania, i najlepiej, jeżeli on mu odpowie, to zawrzeć to w umowie, żeby było wszystko jasne. Ale generalnie takich umów lepiej nie podpisywać? Lepiej nie. Ustaliliśmy, po pierwsze, umowa nie może być ogólna i napisana tak, że nie do końca rozumiemy. Co jest takim drugim zagrożeniem? Inne zagrożenie to na przykład takie, kiedy umowa jest, jest zawierana na czas określony, na przykład 3 lata bądź 5 lat. Natomiast w umowie nie jest przewidziana sytuacja, kiedy franczyzobiorca może ją wypowiedzieć przed terminem, w sytuacji, gdy na przykład franczyzodawca narusza tą umowę. Zwykle taka możliwość jest przewidziana dla franczyzodawcy, ale faktycznie są czasami umowy, kiedy. Nie ma adekwatnego postanowienia dla franczyzobiorcy. Czyli pilnujemy, żeby w umowie istniała faktyczna równość stron, żeby jedna i druga strona miała prawo do rozwiązania przedwczesnego tej umowy, oczywiście w warunkach wyjątkowych, tak. ale jednak jedna i druga strona. Tak, jak najbardziej. To powinna być współpraca partnerska. Dlatego obie strony powinny mieć te same możliwości wyjścia ze współpracy. Dobrze, to teraz trzecia rzecz. Co jest na najniższym stopniu podium z tych najgorszych rzeczy w umowie? Rozbudowany katalog kar umownych. Szczególnie w sytuacji, kiedy też umowa nie przewiduje procedury naprawczej. Ponieważ powinno to wyglądać w ten sposób, że nawet jeżeli franczyzobiorca narusza postanowienia umowę, umowne, to franczyzodawca wzywa go do zaprzestania tych naruszeń. Informuje go o tym, że takie naruszenie mają a nie miejsce. Nie zaczyna od kary. A nie od razu nakłada karę umowną. Słyszałem, że to jest jeden z najczęstszych powodów yy... Te kary umowne, powodujących procesy sądowe. Czy franczyzobiorcy składają pozwy, bo czują się zbyt szybko karani i zbyt restrykcyjnie, zbyt mocno? Czy to prawda? Tak, tak, to prawda. Większość spraw, które są w sądach i dotyczą franczyzy, właśnie wiążą się z karami umownymi i z tym, że franczyzodawca. Według oczywiście zdania franczyzobiorcy, nie powinien się danej kary umownej domagać. Czyli zanim została sytuacja naprawiona, nawet jeżeli jakieś niedociągnięcia w pracy franczyzobiorcy były, to już dostał karę. Tak. Za wcześnie, za tak. mocno. Tak. Dobrze. Punkt czwarty. Czego jeszcze szukamy w umowie, mhm. czego tam być nie powinno? No, nie powinno być postanowień, które są niezgodne z prawem, a takie niestety czasami też się zdarzają. Przede wszystkim mam tutaj na myśli postanowienia dotyczące zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej przez franczyzobiorców po rozwiązaniu umowy. Chodzi o to, że przepisy rozporządzenia mówią wprost, że taki zakaz na franczyzobiorcę można nałożyć tylko przez rok, to znaczy on może trwać tylko przez rok po rozwiązaniu umowy franczyzowej, a niestety czytałam umowy, gdzie były to dwa lata albo i dłużej. Tymczasem istnieje wolność gospodarcza i konkretne przepisy, które pozwalają temu franczyzobiorcy rok po tym, jak rozwiązał umowę i się rozstał z franczyzodawcą, pójść swoją drogą i robić nawet konkurencyjny biznes wobec franczyzodawcy. Dokładnie, dokładnie tak. No i przejdźmy do punktu piątego. Czego jeszcze w umowie być nie powinno? W przypadku, kiedy umowa przewiduje zabezpieczenie wierzytelności w postaci weksla in blanco, to powinna też przewidywać Podpisanie deklaracji wekslowej. Czemu to służy? Deklaracja to wekslowa był? ma za zadanie zabezpieczyć franczyzobiorcę przed dowolnością wypełnienia weksla in blanco przez franczyzodawcę. Znaczy ona określa maksymalną kwotę, jaką na wekslu można wpisać. Ona też mówi, w jakich przypadkach można ten weksel y, uzupełnić oraz kto może go uzupełnić. Także to jest na korzyść jak najbardziej franczyzobiorcy. Taka deklaracja wekslowa powinna być podpisana razem z wekslem. Rzeczywiście sporo skarg do redakcji franchising.pl, jeśli y, dociera, to dotyczy weksla i tego, że jest natychmiast uruchamiany mm -hmm. na duże pieniądze i że w zasadzie nie jest to sprawiedliwe, bo to jeszcze nie jest czas. No, mhm. no niestety postanowienia o wekslu są też postanowieniami standardowymi w umowach franczyzowych, ponieważ jest to zabezpieczenie właściwie no najprostsze i zupełnie bezkosztowe. Dlatego też franczyzodawcy chętnie z niego korzystają. Ale spójrzmy też z drugiej strony, dlaczego w ogóle franczyzodawcy wpisują? Oni też mają w tym jakiś interes, Oczywiście. bo inaczej weksle byłyby zakazane, gdyby były samym złem. Tak. Jeżeli biznes za kilkaset tysięcy trafia w ręce franczyzobiorcy i on tam płaci wstępną opłatę rzędu kilku tysięcy, mhm. no to franczyzodawca musi zabezpieczyć majątek tego sklepu właśnie wekslem. Tak, a poza tym też w wielu systemach franczyzodawca jest dostawcą produktów, więc też jest to zabezpieczone wekslem, to że franczyzobiorca może później mu za te produkty nie zapłacić. Poza tym też Weksel jest zabezpieczeniem chociażby tych kar umownych, o których mówiliśmy, a za naruszenie e, poufności albo za naruszenie zakazu konkurencji, no te kary są jak najbardziej e, oczywiste. A teraz spójrzmy z drugiej strony. Mamy sytuację, że umowa z Twojego punktu widzenia, jak ją czytasz, klient dał Ci do zanalizowania, mm -hmm. mówisz: To jest dobra umowa. To co tam jest w tej umowie, że oceniasz, że jest dobra? No, właściwie wszystko to, o czym powiedzieliśmy, czego nie powinno być, to znaczy umowa jest precyzyjna. Reguluje wszystkie stricte prawne aspekty, ale też i biznesowe. To znaczy, umowa powinna też opisywać biznes. Czyli to, jak ma franczyzobiorca prowadzić daną działalność, jaką ma mieć ofertę w swoim a jak, lokalu. Tak? A powiedz mi, jak tam jest z rozliczeniami. Czy te rozliczenia powinny być bardzo konkretnie opisane w samej umowie, czy gdzieś w innym miejscu? Zależy, jakie rozliczenia. To znaczy, kwestie opłat franczyzowych, zasady ich pobierania i naliczania powinny znaleźć się w umowie, ponieważ jest to klucz mhm. współpracy franczyzowej. Natomiast no, takie elementy, które mogą się zmieniać, jakieś warunki handlowe, one niekoniecznie będą w samej umowie franczyzowej, ponieważ no, umowa franczyzowa, wszelkie jej zmiany muszą podpisać obie strony, tak? I może to też być dosyć często się zmieniać warunki handlowe, w związku z czym ta umowa musiała być często aneksowana. I yy, warunki handlowe często są elementem podręcznika operacyjnego, który jest częścią też pakietu franczyzowego, i do niego odwołuje się umowa franczyzowa. powiedz, ile tak naprawdę można wyprowadzić z umowy i wpisać ją choćby w i wpisać jakieś mhm. zasady, instrukcje w podręcznik, żeby to było ciągle mhm. uczciwe i ciągle OK, mhm. bo Franczyzobiorcy, zwłaszcza ci, którzy należą do tego stowarzyszenia poszkodowanych, często podnoszą taki wniosek, że nie wolno tych instrukcji, które są instrukcjami zmiennymi, bo ciągle w sklepie przecież czy w punkcie usługowym pewne zasady obsługi się zmieniają, unowocześniają, ale nie powinny być zmieniane w taki dowolny sposób, powinny być jednak elementem. Umowy. Jak to zważyć, kiedy to jeszcze jest ok, że instrukcja jest poza umową, a kiedy hmm. powinna być w umowie? Hmm. Może powiem tak. Umową można nakładać obowiązki na franczyzobiorcę, czyli zobowiązywać go do czegoś, do, do ponoszenia jakichś kosztów albo do podejmowania jakichś działań. I to powinno stricto wynikać z umowy. Natomiast podręcznik operacyjny powinien opisywać w jaki sposób dany obowiązek franczyzobiorca ma wykonywać? Czyli właściwie tylko procedurę, właśnie tego obowiązku, bo chodzi o to, żeby tej umowy nadmiernie nie rozciągać, nie rozszerzać. Natomiast sam podręcznik nie powinien żadnych nowych obowiązków na franczyzobiorce nakładać. To powinno być wszystko przewidziane w umowie. Ostatnie pytanie jest takie: bardziej kodeks dobrych praktyk, czy ustawa? Czego jesteś zwolenniczką? Myślę, że kodeksu dobrych praktyk. Że to wystarczy. Myślę, że wystarczy, tylko po prostu firmy muszą przystępować do tego kodeksu tak? i dobrowolnie poddawać się jego postanowieniom i chcieć je wdrażać do swoich dokumentów, swoich systemów. A ja myślę, że razem się zgodzimy co do tego, czy nieza że niezależnie czy będzie kodeks dobrych praktyk, czy będzie ustawa, to i tak dalej umowę. Trzeba czytać uważnie i dbać o to, żeby nie było tych pięciu błędów, o których rozmawialiśmy. Zdecydowanie, bardzo proszę wszystkich potencjalnych franczyzobiorców o czytanie umów przed ich podpisaniem. To jest może coś, co się często powtarza, ale naprawdę zdarza się cały czas, że potencjalni franczyzobiorcy czy kandydaci na franczyzobiorców, którzy mają włożyć własne pieniądze w biznes, nie czytają tego, co ich może spotkać. Czytać pewnie każdy umie, ale nie każdy zrozumie język prawniczy, więc jeżeli nie jesteśmy prawnikami, po to jest prawnik, żeby za tak. kilkaset, a nawet może za tysiąc złotych, ale skoro robimy biznes za kilkadziesiąt tak. lub kilkaset, naprawdę warto wydać na prawnika Zgadzam i się. sprawdzić umowę. Oczywiście.